Panie i panowie, więc dzisiaj nastał ten dzień, w którym obudziłem się gotowy na mapę, na którą wszyscy czekali. Słuchajcie, mapa, na którą przygotowywałem się tak naprawdę całe, ale to całe życie. Jak dobrze wiecie, pojawiały się takie już filmy na kanale jak Flash Death Run, jedynka, dwójka z widzami i tak dalej, ale słuchajcie, to, co dzisiaj wam zaprezentuję, no to tego jeszcze nigdy nie było, ponieważ jest to najszybsza mapa, jaka istnieje tylko w Fortnite'cie, więc mam nadzieję, że przejdziemy ją, ale do tego potrzebujemy, słuchajcie, dobrego skina. Wybieramy sobie pierwszą rzecz, musimy wybrać sobie skina odpowiedniego do przejścia najszybszej mapy, jaka istnieje tylko w Fortnite'cie. Więc tak, co będzie idealnym skinem, który odwzoruje, kurczę, słuchajcie, szybkość, prędkość, szybkie ruchy, co jeszcze? Będzie wyglądał dynamicznie i, nie wiem, no, będzie działał lepiej niż inne. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, który z tych mógłby być? Zombie? Nie. Może rekin? Szczekacz senior? Nie. Albo, słuchajcie, niech będzie szturmowiec imperialny. Stormtrooper jest idealny do tej mapki. Słuchajcie, i także, co da nam jeszcze większą prędkość i daje nam tego skilla, który pozwoli nam przejść tą mapkę? Oczywiście, że kod Zipek w sklepie i oczywiście wy też możecie wpisać, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. A teraz przejdźmy już do mapy. Zaczynamy nasz najtrudniejszy defrad, jaki do tej pory mieliśmy. Słuchajcie, jeżeli zostawiacie 10 tysięcy łap w górę pod tym odcinkiem, to oczywiście nagram Flash Defrana numer 3, bo dawno w sumie nie było, a strasznie wam się podobały ostatnie dwie części. Teraz przechodzimy ten i ta to jest dopiero trudogierka, tylko problem jest taki, że jest tylko 10 podstawowych leveli. Podstawowych? Słuchajcie, jest po prostu 10 leveli, czyli nie tak jak we Flash Defranie, który jest bardzo, bardzo długi. Co my tu mamy? Pierwszy level i obyśmy, słuchajcie, nie zginęli. Spróbujemy przejść to oczywiście jak zawsze bez żadnej śmierci, mimo że nigdy się nam nie udało. Zacznijmy od zwykłej prędkości. Okej, czyli to jest, no dobra, to jest prędkość rzeczywiście zwykła, standardowa prędkość, podobna w sumie do Flash Defrana. No może na Flash Defran jest trochę szybciej. Okej, dobra, nie jest to trudne. Okej, skok i mamy to. Słuchajcie, pierwszy poziom, udało nam się. A teraz, bądź gotów. 3, 2, 1. I zobaczmy, co tu się dzieje. Co? My mieliśmy nie zginąć ani razu? To chyba się nie uda, co tu się dzieje? Jaka to jest prędkość? Ta prędkość, którą mamy tutaj, jest niewyobrażalna. Nie wiem, jak to przejść, szczerze mówiąc, czy te? Poziom się troszkę zmienił. Uwaga! Udało nam się! Jest! Przeszliśmy pierwszy poziom! Dopiero pierwszy, ale dobra, spróbujemy sobie, zobaczymy jak drugi. Mam nadzieję, że nie będą o wiele, wiele trudniejsze. Także lecimy, zaczynamy. I co? Zaczyna się? To tutaj się zaczyna ta prędkość. Co tu się dzieje? To jest... O, jump! Jump! Co tu się... Co? Gdzie ja mam lecieć teraz? O nie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Uwaga! I lecimy! Nie no, muszę przyznać, że po prostu osoba, która stworzyła tą mapkę, w jaki sposób ona stworzyła tą prędkość, to ja nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tu nie byliśmy i nie udało nam się, nie wiem dlaczego, czyśmy byli za szybcy? Ej, to powiem wam szczerze, że myślałem, że to będzie prostsze troszeczkę, bo to jest dopiero, słuchajcie, trzeci level, a tutaj, o, jednak inaczej, udało się, jest! Mamy kolejny poziom. Próbuj stać na środku. Okej. Okay. Myśmy sobie pelerynę, żebyśmy oczywiście mieli trochę łatwiej. Co? Co się dzieje? O kur... dobra, to było szybkie. I próbujemy po raz kolejny przejść. Ja nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło wcześniej. Tutaj jedyne, co trzeba zrobić, słuchajcie, to jest trzymać się środka. Być na idealnym środku. I wtedy powinniśmy przejść ten level na spokojnie. Okej, przeszliśmy dalej. Co? Ej, powiem wam, że ta mapa wygląda niesamowicie. I osoba, która stworzyła tą mapę, no to wielkie gratki, bo naprawdę... To, co się tutaj dzieje, ja nie widziałem nigdy takich zastosowań, nie widziałem czegoś takiego, żeby ktokolwiek robił takie kozackie miejsce jak to. Ale dobra, przeszliśmy do kolejnego poziomu, więc mamy, słuchajcie, poziom czwarty. Po raz kolejny jajko jakiegoś banana. I próbujemy, zobaczymy, co my tutaj mamy tym razem. Uwaga. Okej. Okay. O nie, jak ja nienawidzę opon. Opony są zawsze najgorsze w każdym... O kurde. Ale to jest fajne. Ej, takie coś. Jeżeli będziecie robić defrana dla mnie, to słuchajcie, takie rzeczy możecie też zrobić. Takie właśnie fajne wykorzystanie różnych rzeczy w Fortnite, bo takie rzeczy jak to ja jeszcze nigdy nie widziałem. O nie, drzwi. No tak, jak ja mógłbym za pierwszym razem przejść jakikolwiek poziom? Można się trochę namyślić. Uwaga, lecimy i do drzwi. Słuchajcie, idealnie udało się, przeszliśmy. Tym razem musimy, słuchajcie, uderzać w czarne ściany jakieś. No dobra, sprawdźmy to. Zobaczmy, o co tutaj chodzi i czemu to nas... Co? Co się dzieje? O kurde. Gdzie? Tu nie ma czarnej ściany! Tu jest. Co?
Nie, ja nie wiem, co się właśnie stało. Nie mam pojęcia, jak przeszliśmy ten poziom, ale słuchajcie, jakimś cudem nam się udało. W ogóle nigdy nie widziałem czegoś takiego w Fortnite, jak rozwalanie ścian za pomocą ciała. Nie wiem, jak, o co chodzi. Ja nawet nie atakowałem, jak widzieliście. Samo się niszczyło. Nie wiem, jak to zrobiła osoba, która stworzyła tą mapkę, ale to jest naprawdę dobra mapa. Aha, czyli tym razem mamy po prostu biec i nie skakać w ogóle. Mamy nie skakać, o nie. Aha. No nie trzeba skakać, jak to jest taki bliski poziom. Udało nam się, przeszliśmy kolejny poziom. I mamy tym razem, słuchajcie, chyba szósty. Uwaga, trzy kropki. Aha, mamy bronię. Mamy broń. I tylko po co nam ten shotgun? Czy... Aha. Okej, okay. Dobra, więc teraz już wiemy, w jaki sposób mamy to przejść. Bierzemy oczywiście naszą broń i lecimy, bo musimy mieć tutaj dobrego aima. Okej, okay. Z daleka w miarę można tym shotgunem strzelać, już myślałem, że tutaj nam się nie uda. Ale czy my straciliśmy jakąś prędkość? Impuls? Nie wziąłem! Nie wziąłem, puśćcie! Nie, no gdzie? Jak my mamy tam na górę polecieć? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie... Aha. Ale i tak, słuchajcie, jest ciężko, mimo wszystko. O nie, było tak blisko! O, rozwaliło się coś. Nie wiem, co się właściwie stało w tym momencie, ale nam się udało. Mam nadzieję... Nie, nie udało się. Tu impuls jest potrzebny. Nie, 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 nie. O, i tutaj jest już otwarte. Nie wiem dlaczego, ale słuchajcie, w tym momencie to jest już mega proste. I pyk, i mamy kolejny poziom. World's Fastest Neos? Co? Najszybsze neon na świecie? Zobaczymy zaraz, czy naprawdę takie szybkie są. O, o. Aha. Okej, okay, udało się. Nie, byliśmy już tak blisko, ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, tam jest dalej. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. Up, up. Dobra, lecimy do góry. Teraz w drugą stronę. Okej, okay, to już nie jest wcale trudno. Jest bardzo prosto. Jakie mamy piękne widoki w ogóle. Tracimy prędkość, tracimy prędkość. Halo, dlaczego jesteśmy tacy wolni? To jest speedrun. Okej, okay, przeskoczyliśmy jakimś czwartym. I to jeszcze nie koniec jest? Lecimy na razie bez skoku. Tutaj skok, tutaj skok. I tutaj nie wiem, czy skok, ale skoczyłem. O nie. Skok. I skok. I mamy to. Słuchajcie, przeszliśmy kolejny poziom. Tylko teraz spokojnie, bo tutaj... O, o, tutaj ślisko jest. Jest! Mamy! Co tutaj mamy? Frytki. I tutaj mamy dwa tunele, do których możemy wejść. Chyba dwa. Albo... Co tu? Co to było? To było naprawdę dziwne. I to też... Jest mega dziwne. To chyba źle zrobiliśmy. Chyba coś źle zrobiliśmy, słuchajcie. Dobra, zrobimy tak. Odradzamy się. I spróbujemy po raz kolejny. Bo coś tu było nie tak. Chyba trzeba było, słuchajcie, ominąć na środku te neony. Spróbujemy po raz kolejny. Ale ten glitch jest taki dziwny. Okej, okay, nie wiem, czy to... W ten sposób? A to co? I uwaga, czy to... Nie, nie tak blisko, tak blisko. Jump, jump, jumpuję. Ale po co mi ten jump jak... I tak mi się nie udało. Czy te wszystkie levele są takie, że nie trzeba nawet nic robić? Patrzcie, no. Ja się nawet nie ruszam. To przychodzi samo. No tutaj... Skoczyć mi każe. No dobra, to skoczymy akurat tutaj. O, i spadamy. Okej. Okay. O kurde, tu się... Pamiętam, dlaczego te frany mnie tak wkurzały. Słuchajcie, za 10 tysięcy łap w górę nagram kolejny, obiecuję, ale... Jak nie będzie 10 tysięcy, no to ja chyba nie wytrzymam na tych defranach, one są serio tak wkurzające. Dobra, jak na razie idzie nam naprawdę, naprawdę dobrze. I jesteśmy już chyba przy samej... Nie, to nie jest końcówka, tu jeszcze jest całe mnóstwo... Jump! Nie! Zauważyłem jedną rzecz, że jak się już przejdzie jakichś poziomów w defranie, to później za każdym razem się już udaje na spokojnie. Więc to jest akurat plus defrana, że jak już obczajesz, jak to przejść, to nie ma problemów. I do góry. I co teraz? Przyszliśmy? Tak, przyszliśmy. Tak! Woo! Słuchajcie, mamy 9. poziom. Już za chwilę przelecisz przez calutką mapę, na której grałeś. Musisz tylko naciskać W, czyli iść do przodu, żeby lecieć szybciej. Żeby biec szybciej. No dobra, to zobaczmy, co tu się stanie. Uwaga, o kurde. Thanks for playing! Słuchajcie, mamy to! Przeszliśmy? I aim for the rift? Czy co? Gdzie? Tutaj. Okej. Okay. Przeszliśmy! Udało nam się! Właśnie nam się udało! I otwieramy nasze lamy. I otwieramy naszą zasłużoną oczywiście lamę. O, i mamy rifty! Cudownie. Ej, możemy sobie otworzyć też te duże. Ciekawe, czy w nich też są rifty. O, tu też są oczywiście rifty, czyli w tamtej pewnie też są rifty. I tu jest jakiś bonus jeszcze za nim. Okej. Okay. Ja chcę zobaczyć bonus. Wow, ile tu jest... To są wszystko ryby? To są skiny ryb? O nie.
Czekajcie, spróbujmy zdobyć wszystko. Dobra, czyli mamy, słuchajcie, frytki ostateczne. Możemy użyć sobie naszego rifta. O, tak wyglądała, słuchajcie, cała mapa. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia. Następnym razem pamiętajcie zostawiać łapę w górę, jak chcecie Flash Defrana z widzami. I piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie zagrać. Do zobaczenia następnym razem. I kodzi w sklepie Zipek. Dzięki. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!